czujemy napięcie, zwłaszcza młodzi, ale zanim dopełnimy tego, po co tu przyszliśmy, to może sobie się uspokoić troszkę, przez chwilę odpężyć, bo zanim powiecie sobie sakramentalne tak, ja mam coś do powiedzenia. Kiedyś usłyszałem słowa, które być może spowodowały, że jestem księdzem, a które na pewno spowodowały, że Marek będzie mężem. Posłuchamy tych słów. Brzmią one tak. Nie żeń się z tą, z którą, jak sądzisz, mógłbyś żyć. Ożeń się z tą, bez której żyć byś nie mógł. I ja nie spotkałem takiej dziewczyny, bez której nie mógłbym żyć. A Marek spotkał. To nas różni. Kochani, to jest bardzo ważne, bo my do ślubu nie idziemy dlatego, że wypada. My nie idziemy na ślubny kobierzec dlatego, że lata biegną, a ja nie mam męża czy nie mam żony. To nie o to chodzi. Marek mówił mi, że jak spotkał Karolinę, to od razu wiedział. I to jest chyba to, ten dotyk Boga, że człowiek widzi i wie, że ja bez tej osoby już nie potrafię siebie w przyszłości wyobrazić. To jest coś takiego, że pasujemy do siebie pod każdym względem. Ale jest też coś bardzo ważnego, o czym trzeba pamiętać. Że kiedy pojawia się ten moment zakochania, miłości, to ja muszę sobie mocno w głowę wbić, Marku, pamiętaj o tym, że od dzisiaj twoim powołaniem jest czynić codziennie Karolinę szczęśliwą. To jest twoje powołanie. Bo to, że nie wyobrażasz sobie życia bez niej, to dobrze, tak ma być. Ale najważniejsze w miłości jest to, że ja mam uczynić drugą osobę najszczęśliwszą osobą na ziemi. I kiedy chcę tak żyć, żeby ta druga osoba czuła się przy mnie najlepiej i najbardziej szczęśliwą, to jest wtedy miłość. I ta miłość będzie wyrażana każdego dnia przez was. Nie tylko przez miłe słowa. One też są potrzebne. Pamiętajcie, Marku, ty pamiętaj, że kobieta potrzebuje komplementów. Oj, potrzebuje. Ona chce słyszeć codziennie po kilka razy, że jest wyjątkowa. I ty od tego jesteś, żeby jej to mówić. Pamiętaj też o tym, że kobieta wypowiada codziennie 20 tysięcy słów. Ty tylko 8. Dlatego musisz jej więcej słuchać. Musisz wysłuchać wszystko, co macie do powiedzenia. Ona będzie mówić i będzie czuła się wyjątkowa wtedy, kiedy ją wysłuchasz. I nie możesz powiedzieć do niej, boli mnie głowa. Nie. Może cię boleć, ale ty masz słuchać. Ona niech mówi. To jest też część kobiecej natury. Mówić, żeby druga osoba słuchała. I to jest też miłość. Kiedy ja słucham swojej małżonki. To jest miłość. Miłością jest też, to już teraz do Karoliny kilka słów. Miłością jest też zgodzić się, że Marek jest mężczyzną. A co za tym idzie? I to ci podpowiem, Karolinko. On czasami się nie domyśli. I to musisz przyjąć jako swój krzyż. Że Marek czasami czegoś się nie domyśli.
ma prawo się nie domyśleć, bo ma inaczej skonstruowany mózg, bo jest mężczyzną. Kobieta widzi więcej, szerzej, mocniej. Ona wszystko pamięta. Mężczyzna mniej pamięta. I czasami jak zapomni Marek, na przykład, no nie, o rocznicy spotkania, pierwszej miłości, pierwszego pocałunku czy oświadczeń, to będzie pamiętał. Ale są takie rzeczy, że może zapomnieć czasami o czymś, czego ty będziesz od niego oczekiwać. To nie miej mu tego za złe. To nie jest brak miłości, tylko to jest natura. I wtedy jest miłość właśnie, kiedy ty nie oczekujesz od niego tego, czego on nie jest w stanie ci dać. Bo to nie będzie zła wola, tylko po prostu on jest mężczyzną. Większość, może nawet wszystkie problemy w małżeństwie biorą się z jednego powodu. Uwierzcie mi. Mężczyzna ma pretensje do żony o to, że jest kobietą, a kobieta ma pretensje do mężczyzny o to, że jest mężczyzną. Ale jest to też okazja, żeby się kochać każdego dnia i przebaczać. I przebaczać, kiedy właśnie on się spóźni na przykład. Ty przygotujesz elegancki obiad, a on przyjdzie 20 minut za późno i nie zadzwoni wcześniej. Nie dlatego, że nie chciał, tylko dlatego, że nie wiedział, że to jest takie ważne. I czemu przebaczyć? Czemu przebaczyć? Marek będzie miał okazję przebaczać też, Karolinko, twoje zdenerwowanie czasami, twojego focha, którego strzelisz sobie, może jakąś obrazę. Będzie musiał ci przebaczyć. Jest taki dobry sposób na to, żeby te różne małe rzeczy nie zniszczyły pięknej miłości. Zachęcam was, żebyście każdego dnia wieczorem klękali razem przed świętym obrazem i mówili, trzymając się za ręce, Ojcze nasz. Uwierzcie mi, że nawet jak będzie ciężko w ciągu całego dnia, to jak wieczorem klękniecie razem przed świętym obrazem, to potem ta ręka pójdzie sama i powiesz, usłyszysz, przebaczam, przepraszam.